przyjechałem, to już nikogo nie było. A zresztą mu samemu 5 minut. Nie. Mamy kartkówkę na pierwszej lekcji. Wstawaj się, ubieraj. Kartkówka. No. Wstajesz? No. Pośpiesz się. Na autobus się spóźnimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś mi przypomni, co było ostatnio. Może oprócz tego, bo tamten śpi. Co tam? Co było? Dziękuję. Thank you.
może kogoś zawołamy do poprzedniej, ostatniej wypowiedzi. Opowie mi coś z czasów, czasów starożytnych, czasów chrystusowych, wspaniałych czasów. Pamiętam wtedy, wodą w wino się zamieniało. Cudowne dzieje. Byś chciałby odpowiedzieć? Może ty. Skoślimy. Pewno. No ty może zgłaszałeś się. Powiedz mi... Powiedz mi, kim byli Sumerowie? Sumerowie byli mieszkańcami pierwszego miasta państwa, które nazywało się Sumer. Bardzo dobrze. Przypomnij mi swój numer. 27. Jakie były? Tego nikt nie wie już, tak? A więc? 27. Na razie plus. Dobrze. Przejdźmy może do następnego tematu. Po Mezopotamii będzie Egipt. To Egipt jest, jaki jest, każdy wie, nad Nilem rządzili faraonowie, piramidy, prawda? Tak wyglądały, mniej więcej trzy były. I co by tu więcej opowiadać, jeżeli tak się rozszerzenia, bo to nie potrzeba. Proszę wstać. Siadamy i wyciągamy paleczniki. Dyżurnego proszę o zmazanie tablicy. Dobrze, na ostatnie lekcje były równania, więc pani dyżurna. Równanie do rozwiązania. 3 x minus 4 przez 2. To się równa? 4x minus 5 przez 3. W 82 to byśmy wygrali ten mundial. Ustawić się w szeregu. Zbiórka. Kolejno odbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, gramy dzisiaj w piłkę, bo musimy zrealizować moje ambicje, których ja nie mogłem spełnić. Także ktoś chce grać w coś innego? Możemy w szachy zagrać. Idźcie do kantorka po klucze i po szachy. Dobra, a reszta gra w piłkę. No niestety, nie każdy będzie Lewandowski. Stawaj! Szkoda. To jest właśnie polska myśl szkoleniowa. Drodzy nauczyciele, w ten szczególny dla Was dzień życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, cierpliwości do uczniów, radości z nauczania, spełnienia marzeń i pomyślności. Wszystkiego dobrego.